Burmistrz Brzozowa, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, zarząd oddziału miejsko-gminnego Związku OSP w Brzozowie zorganizowali gminne eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom, które odbyły się 12 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa oraz ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Dzisiaj zakończyliśmy eliminacje gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Jest to już kolejna edycja turnieju rozgrywanego na kilku poziomach. Idea ma na celu propagowanie bezpiecznych zachowań dzieci, młodzieży i w życiu codziennym, w domu, w szkole, na drodze, jak również zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, tak aby nie dopuszczać do powstawania pożarów bądź ich rozprzestrzeniania się. Młodzież i dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum dosyć garną się do tych konkursów, lubią te zagadnienia, procentuje to również w okresie późniejszym ich wstępowaniem do ochotniczych straży pożarnych i udzielaniem się w tej działalności strażackiej w swojej lokalnej społeczności. Eliminacje gminne przeprowadzone zostały w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza grupa – uczniowie szkół podstawowych, druga grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych. Uczestniczyło w nich łącznie 15 osób ze szkół z terenu gminy Brzozów. Do części ustnej zakwalifikowały się w pierwszej grupie 4 osoby, zaś w grupie drugiej 3 osoby. Poziom wiedzy weryfikowała komisja w składzie brygadier Krzysztof Folta, przewodniczący, starszy kapitan Marek Kołodziej oraz druh Jacek Kędra. Wyniki rozgrywek finałowych przedstawiają się następująco. Pierwsza grupa wiekowa: Dominik Zubel, Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysietnicy, Ewa Janocha, Szkoła Podstawowa Zmiennicy, Wiktoria Bałaj, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chumniskach, Kornel Wojtowicz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie. Druga grupa wiekowa, gimnazja: Kamil Szmyt, Gimnazjum nr 1 w Brzozowie, Dominik Kucharski, Gimnazjum w Starej Wsi, Aleksandra Winiarska, Gimnazjum nr 1 w Chumniskach. Nagrody dla uczestników turnieju fundował burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, który wraz z komendantem powiatowej Straży Pożarnej, starszym brygadierem Janem Szmydem i naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Stanisławem Boberem wręczyli nagrody zwycięzcom. Jak długo przygotowywałeś się do turnieju? No w tym roku nie za długo. Zacząłem gdzieś około 3 tygodni przed testem. Informacje czerpałem głównie z internetu i z własnych źródeł, na przykład dostępnych w różnych książkach, na przykład ABC Strażaka Ochotnika, ale tak przede wszystkim to z internetu. Należę do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Zmiennica. Chciałbym pracować w zawodowej straży pożarnej, no ale nie wiadomo, czy mi się uda, ale będę do tego dążył. To będziemy trzymać za Ciebie kciuki. Dziękuję i pozdrawiam. Nie ma strażaka nad Zmienniczaka. Finalistom pogratulował burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. Jeszcze raz Wam gratuluję pięknie i dziękuję. Wszystkiego najlepszego.